Niedawno żeśmy wrócili z kina. Obejrzeliśmy film, który szedł, nowy film, który szedł na ekrany Zaćma Ryszarda Bugajskiego, tego, który też nakręcił dawno z Krystyną Jandą Przesłuchanie słynne. Film opowiada losy Luny Brystygierowej, znanej komunistki, pułkownika UB, który między innymi przesłuchiwał Bolesława Piaseckiego. No to traktuje o czasach już jej takich późniejszych, kiedy już nie miała takiego wpływu na to, co się działo w naszym kraju, czyli jak hartowała się stal. To jeszcze to ważne jest, bo to akcja rozgrywa się w takim zakładzie opieki prowadzonym przez zakonnicę nad dziećmi niewidomymi. Tam oczywiście w kinie to są górki, ale to wiadomo, że chodzi o laski. Grzegorz, co byś na ten temat, po takim moim długim wstępie, co byś na ten temat powiedział? No ten film, mam do niego stosunek ambiwalentny. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Pod względem artystycznym jest on bardzo dobrze przeprowadzony. Świetna rola jest Janusza Gajosa, który gra księdza oślepionego podczas tortur przez UB. Świetna jest też rola pani Marii Mamony, która gra właśnie Julię Brystygierową, czyli krwawą Lunę. Sama zaś fabuła tego filmu jest również ciekawa i intrygująca. Natomiast obawiam się, że obraz, który przedstawił nam reżyser, nie odpowiada niestety prawdzie. Że jest to jakaś próba wybielenia Julii Brystygierowej i tworzenia swoistej legendy o jej rzekomym nawróceniu na katolicyzm. Legendy, podkreślam, która z uporem krąży, ale nie ma jak dotychczas żadnego potwierdzenia realnego. I więc musimy na ten film patrzeć jakby z dwóch stron, czyli prawdy czasu i prawdy ekranu. Ja uważam, że do przedstawionych tam wydarzeń prawdopodobnie nie doszło. A tam jeszcze dopowiem, że tam też gra, jest ważna też rola, chociaż krótka, kardynała Wyszyńskiego. Tak. Też no właśnie tam jest... O tym powiedzieć, bo ona czeka na nim, na rozmowę na z nim. Rozmowę z nim, tak. Bo sekwencje filmu są takie, że jest rok, to są lata 60. Julia Brystygierowa, już występująca pod panieńskim nazwiskiem Julii Price, jest osobą nie sprawującą żadnej funkcji we władzach. Oficjalnie. I przeżywająca, natomiast przeżywa ona coś w rodzaju wyrzutów sumienia. Tak. Szuka jakiegoś wyjaśnienia tego, co tych zbrodni, w których uczestniczyła w czasach minionych, czyli przede wszystkim w okresie stalinowskim, gdzie jako szef departamentu UB zajmowała się, oprócz torturowania oczywiście, zwalczaniem kościoła. I to, co wiemy o jej działalności w tamtym okresie, była ona mózgiem nasadzania w kościele agentury. Skutki tej jej działalności kościół odczuwa prawdopodobnie do dzisiejszych czasów, bo wiemy, że kościół katolicki jako opoka nie będzie nigdy zniszczona, bo ma to obiecane od samego Chrystusa Pana. Natomiast jest faktem, że jest on sukcesywnie przez całe wieki osłabiany poprzez wrogów, którzy... Od zewnątrz i od wewnątrz. I od zewnątrz i od wewnątrz. I w taktyce komunistów akurat, bo o tym
elemencie walki z Kościołem mówimy, było podporządkowanie sobie, próba podporządkowania sobie Kościoła. Przynajmniej na samym początku, tak zwani księża patrioci, których ponoć było ich aż 10%. Może nawet więcej ich było. Właśnie poprzez... Czyli to byli księża patrioci, którzy byli zrzeszeni w związku księż patriotów, a oprócz tego jeszcze była agentura, która była wewnątrz Kościoła. Oczywiście. Grzegorz, co chciałem jeszcze powiedzieć? I właśnie pani Bristigerowa, oprócz, mówię, torturowania bezpośredniego więźniów, i stąd ten jej przydomek Krwawa Luna, była właśnie osobą odpowiedzialną za infiltrację Kościoła. Ale Grzegorz, ale czekaj, Grzegorz, dam jeszcze powiedzieć, bo teraz długo to dosyć żeś mówi, bo to od tematu odchodzimy, bo jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć, że Luna Bristigerowa była osobą bardzo wykształconą, bo ona chyba ona była doktorem filozofii i historii. Historii tak. I między innymi uczyła się na Sorbonie. Także też, to nie był taki łamacz kości, tylko to była osoba była. Tak zwana, jak dzisiaj byśmy ją nazwali na pewno intelektualistką. Tak. Ona to podkreśla, że studiowała filozofię i zna wszystkie, że tak powiem, argumenty za i przeciw na istnienie Boga, natomiast sama w tym nie jest agnostyczką. Tak się w tym czyli agnostyk, czyli dopuszcza istnienie Boga, ale w niego za bardzo nie wierzy. No dopuszcza, ale nie dopuszcza zarówno istnienie, jak i nieistnienie. No tak, to tak zresztą to jest taki... To jest rodzaj schizofrenii umysłowej. No tak, tak. Ale wracając jeszcze do fabuły tego filmu, więc jak już powiedziałem, akcja rozgrywa się po latach 60., kiedy UB już nie istnieje, kiedy Bristigerowa nie pełni żadnej oficjalnej funkcji, natomiast szuka jakby rozgrzeszenia, pewnego usprawiedliwienia ze strony Kościoła, który tak zwalczała i tak prześladowała. I w tym filmie jest pokazane to, jak ona tam do tych lasek przyjeżdża celem odbycia rozmowy z kardynałem Wyszyńskim. Który czyli też swoją ofiarą też było. Czyli ze swoją był ofiarą. Tam po drodze spotyka właśnie tego ociemniałego księdza, który na skutek właśnie przesłuchań miał wypalone przez ubeków oczy. Za pomocą petów. Za pomocą papierosów. I tam między nimi dochodzi właśnie do rozmowy. No i finałem tego filmu, bo fabuły, ale to też czegoś nie jest takie. Streszczać, zarysujmy tylko dobrze, Grzegorz, ogólny zarys. Ale ja jeszcze coś powiem, Grzesiek. Bo to też nie jest takie, bo z tego co mówisz, to mogłoby z tego wynika, że to takie jest cukierkowate wszystko, że ona prosi o przebaczenie i oni przebaczają. To jest takie, ten ksiądz zachowuje się w taki sposób, taki bardzo ludzki, bo przypomina jej to, co ona robiła, że była sadystką, że ludzi torturowała, że mordowała i ona nawet po prostu oburza się na to, uważa się, że to po prostu te przypomnianie o tym, co ona robiła, uważa to za znęcanie się na nią. Tak, są takie rzeczy, ale mówię, istota całego tego filmu jest taka, czy faktycznie takie wydarzenia to ty tak uważasz, miały miejsce. Ja stawiam hipotezę, że jest to legenda, kolejna legenda żydowska, która ma na celu wybielenie ewidentnej zbrodniarki. I ten film wpisuje się niestety ale, w tą konwencję. Ale Grzesiek, to nie jest takie wybielenie, bo jest to nawet takie krótkie reminiscencje, co ona robiła z tymi więźniami, jak ich katowała, co ona tam z nimi wyczyniała. I ten taki słynny więzień, który mówi, że jest po prostu Jezusem Chrystusem, bo ona, katując tych ludzi, ona po prostu... Nie, to jest scena ta scena z tym więźniem Jezusem Chrystusem, to jest alegoria, to nie jest scena realistyczna, tylko to jest scena symboliczna.
alegoryczna, która tak, bo ona po prostu w każdym z tych ludzi torturowanych tak by po prostu torturowała samego Chrystusa. Jezusa. Tak, tak. Więc tutaj reżyser się takim chwytem posłużył, żeby to, ten aspekt jakby uwypuklić. No mówię, film jest, to nie jest film dla... Jednoznaczny, to nie jest film dla przeciętnego widza. Przepraszam, przeciętnych widzów, no ale on wymaga dużego natężenia uwagi. To nie jest... Nawet trzeba pójść dwa razy na ten film, żeby go obejrzeć. To nie jest łatwy film, podkreślmy to. Ale Grzegorz, jeszcze jest jedna rzecz, Grzesiek. My nie wiemy, my nie możemy podać dowodów bo na to, że ona była tam nasłana, bo ty mówisz, że prawdopodobnie, znaczy ty z tego co mówisz, to wynika, że została nasłana przez UB, że po prostu wykonywała pewną robotę, żeby po prostu, żeby od środka kościół. To nie dokładnie. No ale to z tego. Tezy nie stałem, ale to też była może... nasłana przez UB, bo jak mówię. Ale mogła być też Grzesiek. Ona mogła taką robotę wykonywać. Po 1956 roku ci zbrodniarze żydowskiego pochodzenia, wśród nich i Bristigerowa, zostali w znacznym stopniu wypchnięci przez inną frakcję komunistyczną z UB. Czy to w znacznym stopniu, nie w takim stopniu, że wylądowali na zieloną trawkę, tylko po prostu zajęli niższe stanowiska albo przeszli na emeryturę wysoko, tak jak właśnie Bristigerowa, ona żyje jako redaktor w Czytelniku czy w Piwie, już nie pamiętam, i ma z tego tytułu po prostu zostali wypchnięci z głównego kręgu władzy. Tak, ale nadal znajdują się po tej stronie czerwonej. Tak, to nie są ludzie, którzy przeszli metaforą wozy. A jeszcze oprócz tego ubekiem się jest całe życie. Ubekiem się jest w dodatku całe życie. To nie można tak... Też może twierdzić, może ubek twierdzi, że to już nieprawda, że on już przeszedł na emeryturę. I w tym filmie jest pokazane nawet coś takiego, że ona jest inwigilowana przez agenta SB, bo to już od 56 roku mamy, który jest tam ogrodnikiem, który na nią pisze regularne donosy. Śledzi ją i ona jest poddana obserwacji tej gomułkowskiej już bezpieki po 56 roku. Natomiast ja, wracając do tego pytania, uważam, że to nie jest, ona nie wykonuje, że ten film nie jest kreacją ubecką, tylko jest kreacją żydowską. To Żydzi, którzy w zależności od mądrości etapu różnie się tam akomodowali do tej rzeczywistości, do 1956 roku stanowili jądro komunizmu. Od 1956 roku po zmianach w Związku Sowieckim i po zmianie polityki Związku Sowieckiego akomodują się do nowej rzeczywistości i już znajdują się w opozycji do tego nurtu oficjalnego ortodoksji moskiewskiej, tak to nazwijmy, komunistycznej. Nie stalinowskiej. Natomiast dalej przecież pozostają Żydami. Dalej swój żydowski interes, tak jak realizowali go we współpracy z komunizmem stalinowskim, tak po 56 roku dalej chcą realizować, tylko w innej formie. I to jest cała droga, właśnie to jest droga, tą, którą później przyjęli dzieci stalinowców. Czyli Adam Michnik jest tutaj taką sztandarową. Geremek i tak dalej. To są wszystko, przecież oni do pewnego czasu byli gorliwymi komunistami, stalinowcami, oprawcami. Dopóki rządzili. Tak. A w momencie, kiedy koniuktura przeciwko nim się powinęła, no kiedy przestali być na drugą stronę i jeszcze kilkakrotnie tak dostosowywali się do tego, co oni nazywają mądrością etapu. Grzegorz, no ja chcę jeszcze do tego, co mówisz, dopowiedzieć jedną rzecz. Bo jeżeli tak mogło być, ale daj mi powiedzieć, ja dałem się mówić. Do tego, co żeś jeszcze powiedział, Żydzi nas godzą w czuły punkt, mianowicie taki, że katolik, chrześcijanin ma obowiązek przebaczyć.
ma obowiązek, oni uważają, że ma wręcz obowiązek przebaczyć osobie, która wyraziła skruchę. Ale to też ta skrucha, nie wiadomo, czy jest prawdziwa. Ale czy to była skrucha? No właśnie. Skrucha plus... Czy to było po prostu udawanie dalsze po prostu wymiganie się od odpowiedzialności. A wręcz nawet próba wskoczenia do pierwszego szeregu ludzi prawych. Rozgrzeszenie nie rozumieją, bo wybaczać oczywiście osobie żałującej katolik powinien i musi nawet to robić. Natomiast ofiara, penitent, który ma żałować i próbować zadośćuczynić, nie ma przebaczenia bez zadośćuczynienia. Próby przynajmniej zadośćuczynienia. A czy tak było w przypadku tych ludzi? Wiemy, znamy losy. Może były jakieś wyjątki. Może były wyjątki. Nie wykluczamy tego. Ale czy Julia Brystigerowa była tym wyjątkiem? Jeszcze chcę zwrócić jeszcze na jeden aspekt uwagi. Ale przepraszam, Adam Michnik uważa, że musimy jako katolicy... że musimy wybaczyć. Ośrodek w Laskach... No dobra, no to ciekawe. ...był miejscem dziwnym. To znaczy, ten ośrodek powstał jeszcze przed wojną. Założyła je w jak najczystszych intencjach hrabina Róża Czapska, łożąc która zresztą została zakonnicą. Założyła tam dom pomocy właśnie dla dzieci. Ochronkę. Coś. Ale jednocześnie próbowano tam prowadzić jakby rozmowy z Żydami. Z komunistami. Nie. No dobra, mów. Próbowano po prostu nawracać Żydów w tym ośrodku. Tam słynny ksiądz Korniłowicz, o którym jest zresztą w filmie wzmianka. No tam jest przed wojną, takie zdjęcie. Się w tej dziedzinie udzielał, właśnie próbując naprowadzić na drogę katolicyzmu Żydów i masonów. Prowadząc z nimi otwarty dialog. Ale nie taki jak dzisiaj, myśmy to rozumieli. Nie. Ksiądz Korniłowicz był postacią pozytywną. Czyli po prostu nie rezygnował z katolickich zasad. Nie rozmydlał ich. Natomiast był otwarty na bliźnich po prostu. No tak. Natomiast w okresie późniejszym, już po wojnie, w tym ośrodku znaleźli ciepłe miejsce ludzie również żydowskiego pochodzenia, również o konotacji masońskiej, o których wiemy, że ich nawrócenie nie było szczere. Wymieńmy. Jerzy Zawiejski, prawdziwe nazwisko Flejtuch, to był nazwisko. Właśnie człowiek, który przyjął chrzest, który nawet próbował przez jakiś czas w tym chrześcijaństwie wytrwać, ale jego homoseksualna pasja pchnęła go do tego, że nigdy tym katolikiem stać się prawdziwym nie mógł, bo on dopuszczał się do takich rzeczy podczas orgii homoseksualnych, że wraz ze swoimi towarzyszami śpiewał Te Deum Laudamus, a później oddawał się najniższym kopulacjom, co zresztą UB nagrywało. No posłuch był w jego mieszkaniu. On był zresztą przez komunistów dopuszczony do Sejmu. Był takim oficjalnym katolikiem. Częstym bywalcem w tym ośrodku w Laskach, i tam zresztą chyba został też pochowany, był Antoni Słonimski, poeta żydowskiego pochodzenia. Skądinąd wiadomo, że notoryczny mason i wielki mistrz lóż masońskich. Bywał tam też Adam Michnik, bywał tam Tadeusz Mazowiecki. I jest szereg jeszcze właśnie takich kontrowersyjnych postaci, o których wiemy, że katolikami się nie stali, chociaż czasami katolików udawali. I teraz Julia Brystigerowa, wracamy do tego wątku. Ona też tutaj się pojawia. I na użytek ludzi naiwnych właśnie tworzono wtedy, kiedy Żydzi się do kościoła łasili, kiedy było im to potrzebne, czyli w latach
czyli do po prostu buntowania, katolickich mas. Katolickich mas. To, czyli w latach 70., 80., przecież oni to z kościoła nawet nie wychodzili, co niektórzy. No śpiewali nawet nigdy z królami nie będzie w aliansach. Że Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Tak, o Boże Święty. Ale Grzegorz, do pewnego stopnia możesz mieć rację, bo uważam, że dopóki jeszcze żył kardynał Wyszyński, trzymał na tym, sprawował na tym pieczę, to po prostu to nawracanie Żydów i masonów mogło po prostu iść jeszcze według starej nauki katolickiej. Natomiast później, znowu się czepię tego soboru, nieszczęsnego soboru watykańskiego II, kiedy tutaj już wewnątrz kościoła doszli do głosu tak zwani reformatorzy, to mogło to się skończyć. Mogło tak się skończyć, że ci moderniści zaczęli się po prostu dopasowywać do tych, których mieli niby nawracać. Tak jest. No to właśnie jest ta teza, którą chciałem tutaj w tej rozmowie uwypuklić. Dlatego mówię, już kończąc, bo nie będziemy, mówię, filmu streszczali. Każdy to może zobaczyć. Każdy oglądając ten film musi sobie te pytania Zważyć w głowie i spróbować sobie odpowiedzieć, czy wizja pana reżysera Ryszarda Góreckiego jest prawdziwa, czy są na niej jakieś niejasności, jakieś rzeczy dziwne. Ja w każdym razie w szczere nawrócenie Blistygerowej nie wierzę. Czyli po prostu innymi słowy, żeby ten film nas nie brał na emocje, tylko na rozum i on powinien zachęcić badaczy. Ale film jest dobry. Zachęcić badaczy, którzy mają możliwość dokładnej weryfikacji tych rzeczy, do głębszego wejścia w ten problem. Właśnie ośrodko w Laskach, sprawy konwertytów żydowskich i masońskich, ich rozkładowa działalność w ramach kościoła. Ta sprawa po prostu czeka na swojego badacza. I tym chciałbym zakończyć. Ale jeszcze, Grzegorz, to powiem jedną rzecz. Co do konwertytów, to przecież w Hiszpanii byli, nie tylko zresztą w Hiszpanii, byli tacy konwertyci Maranowie, którzy spiskowali, którzy nie by się nawrócili na katolicyzm, a stanowili olbrzymie zagrożenie. Dokładnie. No i oni zostali spiskowali przeciwko z Hiszpanii monarchii. Wypędzeni. No, także to jest, możemy to powiedzieć, że to ci, często jest tak, że ci tak zwani katolicy żydowscy, to jest często, bardzo często piąta kolumna. Tak, no frankiści na przykład na polskim gruncie, to jest też ta sprawa właśnie. Którzy dzięki przyjęciu pozornemu chrztu uzyskali przywileje, nawet szlachectwa. Szlachta się podzieliła z nimi. Weszli do skład polskiej elity. Weszli w skład polskiej elity, a później dopiero wyszło to, że była to gra, mistyfikacja, a wiele rodzin tych pozostało i tworzyło tak powiedzieć trzon właśnie tej rewolucyjnej inteligencji polskiej. Może powiedzieć, że zadać takie pytanie, ile ci Żydzi mają masek tak naprawdę? No właśnie. Ile ich po zdjęciu tej maski pozostaje, ujawnia się maska następna? No właśnie, i to jest dobry moment, żeby tutaj postawić kropkę właśnie i znak zapytania tym, co tak właśnie przed chwilą powiedziałeś. Dlatego na pewno prawda nie jest jednoznaczna. Prawdy trzeba szukać. Prawdy trzeba właśnie szukać. A na pewno filmy, które są tylko wyrazem pewnej projekcji artystycznej, no prawdy nam pełnej nie dadzą. Do tego potrzebne są, mówię, indukcyjne, skrupulatne badania. I w tym momencie kończymy. Dziękuję bardzo. Do prawdy powinniśmy zmierzać. Dobra. Koniec.